serdecznie, tu Paweł Michalik, Karapenem. Jesteśmy w waszym oratorium Świętego Jana Bosko na Pradze, na tyłach Bazyliki przy ulicy Kawelczyńskiej 53. Za chwilę tutaj z młodzieżą ode mnie z treningów pokażemy fragment treningu bokserskiego. Zaproszę też młodzież na zajęcia do siebie. Zobaczycie, jak to wygląda. Zapraszam do oglądania. Pana trenera chciałbym przedstawić, pana Pawła Kisa, zawodniku klubu Legii Warszawa. Zaczynamy. Podskoki, krążenia ramion, przód, górą. Dzisiaj pokażemy właśnie najpierw trochę ćwiczeń na tarcze, w tym także tarcze z trenerem. Będziemy tutaj z zawodnikami się zmieniać z racji tego, że jest ich trzech. Jeden będzie ze mną tarczował, dwóch będzie robiło akcję między sobą. Będziemy zmieniać się w parach. Później chłopaki pokażą rundkę luźnej zabawy, tak w cudzysłowie właśnie takiego delikatnego sparingu. Boksowanie? Boksowanie? Chciałbyś na takie zajęcia chodzić? Tak, ja będę chodził, zapiszę się. Super, super. To żółwi. Pa. Widzieliście Państwo na tym filmiku, w tej dużej grupie, można powiedzieć, dzieci, które przeżyły aferę, jest duże zainteresowanie, bo słuchałem ich rozmów, kiedy oni mówili, że fajnie, ja się zapiszę, ja będę. Ja myślę, że dla chłopaków to jest sposób szczególny, ona jest taki gdzieś adrenalinę podnosi, gdzie oni lubią rywalizować, lubią się sprawdzać. To jest w ich naturze, myślę, że dobrze pokierowane takie zajęcia można kierować na i karierę sportową, ale także rozwój osoby, co tworzy taką piękną wydoświadczenie i spotkanie ze sportem.